Cześć kochani, witajcie na kanale Bawcie ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w naszym nowym filmie. Mamy tutaj mnóstwo klocków Lego, ale nie wiemy jaki to jest zestaw. Zaraz się przekonamy, znajdziemy coś szczególnego. Mamy tutaj coś niebieskiego, mamy Supermana, mamy jego pelerynę i mamy jeszcze Batmana, okej, i jego pelerynę. Dobra, wiem, to jest zestaw Batman przeciwko Supermanowi. Zestaw z Lego, Clash of the Heroes, tak się nazywa. Mamy tutaj właśnie Batmana przeciwko Supermanowi. Świetnie pasujący zestaw do nowego filmu. Napiszcie mi, czy już go widzieliście. Czekamy na Wasze komentarze. I dzisiaj właśnie ten zestaw zbudujemy dla Was. Niektóre z tych części będą świeciły w ciemności, zaraz się o tym przekonamy. Tutaj mamy właśnie super symbol Batmana. Także zabieramy się do składania tego zestawu. Tych elementów jest tutaj sporo. Zaczniemy może od Supermana. Zrobimy dla Was może przyspieszenie. Zobaczcie, głowy w tym zestawie mają dwie strony. Jedna strona jest przyjazna, a druga nie bardzo. Mamy tutaj włosy jego. Dobra. Tak to ma być. Fajnie wyglądają. Teraz chyba trochę lepiej. Dobra, to jest Superman. Oczywiście musi mieć jeszcze pelerynę. A dobra. Z powrotem. Najpierw peleryna, potem głowa. Mój błąd, dobra. Dobra, teraz głowa. I Superman gotowy. Dobra, mamy pierwszą figurkę. I teraz jeszcze musimy znaleźć dla niego broń. I najpierw jeszcze zbudujemy Batmana. Mamy pelerynę, mamy maskę. Gdzie jest jego tułów? Tutaj mamy nogi. O dobra, mam. Jest tułów Batmana. Tutaj gdzieś jest głowa, ale najpierw peleryna. I tak samo jak głowa Supermana, ta głowa ma dwie strony, jest dwustronna. I ona właśnie chyba będzie świeciła w ciemności. Sprawdzimy to. Na razie jest zbyt jasno w studio. I teraz jeszcze maska Batmana. Dobra, teraz rozumiem. Zobaczcie, będzie tak jak będzie to, jest to pokazane na opakowaniu. Jego oczy będą świeciły się w ciemności. Dobra, robimy przyspieszenie. Tylko jeszcze tutaj zapomnieliśmy Wam pokazać, że jeszcze jest jedna część Batmana. Mamy taką część zbroi jakby. Dobra, i teraz już w końcu będzie Batman gotowy. Teraz już wszystkie elementy ma. Dobra, idziemy dalej. Thank you.
Dobra, mamy wszystko już przygotowane i teraz możemy się całemu zestawowi przyjrzeć. Mamy Batmana i Supermana i taką podstawę. Dobra, i zaczniemy może od Batmana. Zobaczcie, jaką ma świetną broń. Będzie strzelał tymi zielonymi elementami. Tutaj mamy jeszcze jego bumerang. I tutaj mamy rzecz, która będzie mu potrzebna do wspinania się. Napiszcie mi, jak to się nazywa. Dobra. Napiszcie mi, co sądzicie o tym Batmanie. Tym razem Batman jest taki bardziej szary niż czarny, bo są różne jego wersje. W ostatnim zestawie był czarno-szary, a teraz jest cały szary. Daliśmy mu na początek zdenerwowaną twarz. I jeszcze sprawdzimy na koniec, czy będzie świecił w ciemności. Zobaczcie, ta broń strzela. Zaraz zobaczymy, czy to działa. Tutaj trzeba wcisnąć. No i dobra, działa, super. Można się bawić fajnie tym zestawem. I teraz bierzemy sobie Supermana. On nie ma maski. Tak wygląda. Bardzo podobnie do bohatera z filmu czy z komiksu. Ale możemy mu też zmienić twarz na bardziej zdenerwowaną. Czerwone oczy płonące. I tutaj zobaczcie, jak on pokonuje to, czym Batman do niego strzela. Z tych oczu wydobywa się moc. Dobra, bardzo fajnie. Superman ma typowy dla siebie strój niebiesko-czerwony. Z eską na piersiach. I tutaj zobaczcie, mamy taki fajny element. Stawiamy tutaj Supermana i zobaczymy, czy to działa. Powinien on wyskoczyć nam z tego. Za mocno go wcisnęliśmy. Spróbujemy jeszcze raz. Mamy tutaj taki fajny gadżet. No. Ach. Spróbujemy go wyrzucić w powietrze. O, zobaczcie. Wow. Naprawdę poleciał. Widzieliście. Także to jest taki gadżet do Supermana. I teraz jeszcze przyjrzymy się temu elementowi. Mamy tutaj lampę z symbolem Batmana. Już ją Wam wcześniej pokazywaliśmy. Tutaj możemy postawić Batmana. To jest jego baza. I ten element się kręci. I też go można wystrzelić. W tym zestawie właśnie dużo rzeczy strzela, lata. Tutaj mamy też właśnie ten kryształ. On się jakoś nazywał w filmie, z którego właśnie Batman sobie tworzy te kamyczki zielone, którymi potem strzela w Supermana. Bardzo niebezpieczne, chowamy z powrotem. Następnie mamy komputer. Zobaczcie, o, aż mi się rozwaliło wszystko. Tutaj jest komputer Batmana. To jest cała maszyna do tworzenia tych właśnie zielonych kamyczków. To jest chyba jakiś radar. On tutaj wykrywa wrogów pewnie. I w tym zestawie właśnie walczy Batman z Supermanem. Ma ten zestaw odwzorowywać fabułę filmu najnowszego. Napiszcie mi, czy go widzieliście. I tutaj zobaczcie, możemy jeszcze tym wystrzelić. Co nie widzieliśmy, jak to się nazywa. Tak to wygląda. Napiszcie mi, co sądzicie o tym zestawie. Czy chcielibyście go mieć i kto jest waszym faworytem w tym pojedynku? Czy wolicie Batmana, czy Supermana? My się będziemy na pewno tym zestawem bawić, bo bardzo nam się podoba. I jeszcze mieliśmy sprawdzić, czy ten Batman świeci. Sprawdzam to teraz. Próbuję tutaj trochę zaciemnić. Ale jeszcze tego nie widać. Jeszcze jest zbyt jasno. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście przy tym filmie. Jeżeli Wam się on podobał, to czekamy na Wasze kciuki w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmie.